Cześć, tutaj ja z tej strony. Hej. Dzisiaj chcę pokazać, jaka jest jesień prawdziwa. Tutaj nazbierałam listki po prostu. Jesień, jeszcze wyjdziemy sobie trochę na dwór i chcę właśnie pokazać, jaka jest jesień i że można zrobić bukiety. Z liści. Z wszystkiego. Tutaj widziałam ślimaka, o tutaj jest, ale zrobię kubkę, więc może to wywalić, a ślimaka na dwór wziąć, więc to tu musimy gdzieś na dwór wziąć w takim malutkim listku. Złapię, nie wiem czy złapię, tak go złapię, niestety krzywdy ci nie zrobię. Fuj. No to idziemy. Mamy ślimaka i go tak szybko. Dobra. Już zamykamy i film będzie taki krótki, nie za długi. Tutaj mamy już przeze mnie wysuszone wysuszone kasztany. Tutaj mamy pozbierane u mnie kasztany. Tak widać. Tu mamy takie ładnego czerwonego listka. Fajne, nie? O! Tu kupa! Fuj. Tutaj mamy szyszkę suchą. Tutaj mamy liścia. Fajnie. Tutaj mam następnego liścia i takie różne liście. Nie wiem, czy tam w przybliżeniu. Dobra, mamy. Patrzcie, tu przygotowane. Już mam wodę przygotowaną. I widać, to musimy wywalić. Dobra, to za chwilę się wywali. Albo już. No i teraz wszystkie liście po kolei wkładamy takie duże. Okay. Tak, aby ładnie. O, tak jakoś. Tak się nie, w ogóle nie będzie tego z tego ładź. No to wywalimy go, bo raczej nie wywalimy, tylko położymy. I tutaj ja też was położę. Na razie. Bo musimy oderwać kawałek i teraz wsadzić tutaj. Tu mam same takie malutkie, no ale malutkie też możemy wsadzić, bo jeszcze dotkną. I pójdziemy jeszcze po liście, ale teraz chcę wam pokazać jeszcze, że można zrobić z kasztanów. Z kasztanów też bardzo prosto, mamy tutaj różne, no mamy tutaj kwiata i akurat tą szyszkę też robiłam, malowałam i możemy sobie tą pomalowaną szyszkę, normalnie się maluje normalnymi tymi, jak znajdę szyszkę gdzieś, albo możemy kasztana pomalować, no to pokażę wam, jak pomalujemy kasztana. Teraz mamy jeszcze takie czerwone ładne listki, no to też tu położymy tak ładnie. Tutaj mamy jeszcze od śliwki. A te nowe kasztany położymy tutaj. O, jeden spadł, to będą tylko dwa przed. I tak możemy zrobić jesienny bukiet w naszym pokoju. To ubierzemy się i pójdziemy po liście. Albo pierw pomalujemy. Już wszystko przygotowane. Mamy tu pędzelki i kasztany i kartkę, żeby położyć kartkę. No to zaczynamy. Pierwsze co, to będzie wybranie kolorów. Taki jesienny kolor to chyba żółty, pomarańczowy i czerwony. Dla mnie najbardziej to są takie jesienne. I troszkę wody weźmiemy z tego.
bo nie będziemy marnować i bierzemy taki pędzelek, nie inny. Czyli, że nie marnować, tylko zapomniałam, że to maczymy. No i malujemy ten najmniejszy. Będziemy mieli brudne ręce, ale można dla jesieni to robić. Dobra, teraz mi prawie gotowy. Aż tak bardzo szybko to się maluje, tylko że trzeba mieć dużo. Aby nałożenie chcą mieć naprawdę ładnie pomalowane. I pierw wysycha tak. I bardzo pobrudzone ręce się ma. Więc ja wytrzę jakiegoś liścia po prostu wszystko. I aha, musimy i tak kubek, poczekajcie. Dobra, mamy papier, mamy wodę, mamy wszystko, soski. Bardzo. Ja już wytarłam ręce, także tu mamy wodę. Taki akurat też robimy jesienny kolor. Dobra, to teraz zakręcamy. I robimy żółty też mały, bo pomarańczowy bardziej mi przychodzi do zimy. Żółte tak samo, bo mam też żółte liście, no ale bardziej mi pomarańczowy przychodzi. Nie wiem czemu do gustu, no ale pomarańczowy dla mnie jest chyba najlepszy. No to położymy sobie. Nie, też wyschnie. Weźmiemy następną. Dobra. Tak, będą żółte. Przyjmuję i później będziemy po jeszcze więcej liści. Tak, jeszcze czerwone. Czerwone wygrywa. No i największy wystawiamy na koniec, czyli pomarańczowy. Bardzo mi trudno będzie to przymalować. A dół pomalujemy później. Bo my tylko pomalujemy teraz. To tak wygląda, zaraz wam pokażę. Chyba widzicie już. Chyba, że tylko mnie widzicie, no to... Przepraszam. Patrzę w kamerkę. Nie no, spoko, widzicie nie tylko mnie. Kwiat widzicie. Tak to wygląda. Po malowaniu, no to teraz szykujemy się na dwór. Stwierdziłam, że ładnie będzie taki bukiet. Śmierduchaczek, co to jest? Tylko, że weźmiemy jeszcze jakieś parę liści. No i przyczepimy. Dziękuję, że oglądaliście miło i też dziękuję, że mogłam wam pokazać. To więc, pa, pa, widzimy się później.